Cześć wszystkim, z tej strony Mruszka, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, rozpoczęliśmy na takim pięknym widoku naszych słodziaczków. Tak mnie to rozbawiło, że musiałam przybliżyć. O, ziłodziaki kochane. Dobra, ja na wstępie chciałam tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę, że nowa seria się tak przyjęła, że Wam się spodobała. Bo prawdę mówiąc, powiem Wam szczerze, o tak zrobię, powiem Wam szczerze, że miałam dosyć duże obawy w związku z tym, że raczej stwierdzicie, że nie, takie to sobie, takie, ale jednak jest inaczej, bardzo się cieszę, bardzo Wam dziękuję i ja jutro najpewniej zrobię kolejny taki organizacyjny odcinek, żebyśmy sobie wszystko ogarnęli, bo podejrzewam, że chcecie tej łowczyni więcej niż jeden odcinek w tygodniu, więc jutro to sobie wszystko ogarniemy. Także będzie nowy harmonogram i tak dalej. No i to tyle. Możemy to teraz sobie już tutaj grać. Więc tak, Skyler, ty idź, siusiu. Przede wszystkim. Falu, tobie się też chce, siusiu, no. Przykro mi, musisz chwilę poczekać. Albo pobiec tutaj, no to w sumie też fakt. To ma jakieś plusy, prawda? Do kompa. No dobra, możesz sobie trochę pograć. I też będzie ci się chciało, siku, masakra. A gdzie idzie? Zabawa. O nie! Dlaczego się tak położyłeś? Idź śpi. Śpi, kot. No. Proszę spać. Co tutaj grasz? W The Sims 2? Chyba. Nie. The Sims 1. Sims 2. No. Dobra. Skorzystane. Sprawdzasz, jak ma się małe dziecko. To dobrze. Ale będziesz musiał iść spać. Tylko czy ty masz logika? Logika. Wiem, że to już jest niedziela. I wiem, że w sumie nie. W sumie idź sobie już spać. Jutro sobie nabijesz ten poziom logiki. Bo już jest pierwsza. Wtedy sobie fajnie wstaniesz, więc śpi. A ty... Ojejku. A ty mogłabyś... W sumie też iść spać. Też śpi. A ty... Aha, długo nie byłaś na dworze. To weź sobie... Usiądź. Usiądź sobie w ogródku. Znaczy w ogródku, na tarasie. Posiedź sobie chwilę. O, i możesz iść spać. Jak się już przewietrzyłaś. No. A to co? A czekaj, nie. Weź szukaj śnieżnych kul. Weź plakaty. Ja wiem, że ja to tak omijam wzrokiem, ale naprawdę się staram to znaleźć. W sensie ja tych kartonów nie dostrzegałam wcześniej za bardzo. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale dobra, bo chcę mieć wszystkie kolekcje, tak jak Wam mówiłam w tych początkowych odcinkach. Chcę to wszystko mieć. Zbierasz? Felicja? Felicja? Wyjdę i wejdę, poczekajcie. Okej, jestem. Dobra, ona zbiera. Jakoś się zbugowała. Śnieżna kula Emilka. I tam mnóstwo różnych rzeczy, których nie chcę się tu szukać, bo ma strasznie wypchane różnymi rzeczami. Właśnie, musimy ogródek zrobić, tylko chyba jak małe dzieci już nie będą małymi dziećmi, bo chyba troszeczkę sobie nie poradzimy. Fajnie. I teraz jeszcze te plakaty. Taka zmęczona. Ale weź to ogarnij. To już nie jest daleko. No. No i możesz iść do domu. Dobra. Jesteśmy w domku. Gdzie śpią?
Jak to dobrze, że to im tak mało snu odnawia. Bo dzięki temu dużo śpią. A to dobrze. A, ty nie poszłeś w końcu, siusiu. A ty idziesz spać? I idziesz. Ale pozwól, że ja ci to kliknę. Bo tak to potem będę chciała ci ustawić kolejkę i tu ci się usunie. Dobra, to śpimy. Żeby tylko głodne nie były. Ja się tak boję tej opieki społecznej. No i wstawię się o takiej logicznej porze. Możesz sobie... O, jaki to jest czat. Nakryć do stołu. Codzienne nakrycie na żółto. O, to jest jedzenie, które... się zaraz zepsuje. Chowam do lodówki. I weźmiesz sobie... Przede wszystkim to się wyrzuci. A ty weź sobie... 3 dni, 1 dzień. No nie no, musisz zjeść to. Jedyne, co mi się tu nie podoba... O, fajnie, żeś nakrył. To, że on jak zacznie jeść, to... To on będzie jakby... No właśnie, widelec leży i nóż, a on korzysta z innych. No ale ja to poniekąd rozumiem, że to jest raczej taka tylko plakietka, ale ładnie to wygląda. A co ci jest, że za mało ćwiczeń? To... Będziemy musieli iść na siłownię z nim. Trenuj łącznie przez 8 godzin. Myślę, że możesz iść pouprawiać jogging, jak zjesz. Już nie wiem, czy to się liczy jako ćwiczenie. Ty idź koniecznie skorzystaj. Zjedz i potem sobie weź... Albo najpierw weź prysznic, a potem zjedz. Zjedz. O. Ty sobie śpi, spokojnie. Kiciusie. Kiciusie mogą sobie jeszcze spać. Dobra. To co tam u ciebie, Iris? Siusiu. Rozumiem. Tu by się przydało jeszcze złowić te ryby, ale to byśmy musieli się udać w różne miejsca. A mnie zastanawia, czy gdzieś na jakimś terenie jakiejś siłowni, a siłownia jest na przykład tu, to czy byś się tutaj nie mogła udać ze Skylerem i sobie tu łowić. Ale tu można. No dobra, to idź tu ze Skylerem w sumie. Idźcie. Nie wiem, że ona nie zjadła, on nie pobiegał, ale to spokojnie. Myślę, że chociaż się wysiusiała, że zdążyła. O, to sobie połowiła się ryby. O Jezus Maria. Można tu jakoś stąd zejść? Nie. Można. Jezu, to się gubię. No nic. Na pewno nie można tu nigdzie łowić? Chyba nie. Więc... ty idź sobie w takim razie do domu. A ty potrenuj sobie na tej siłowni. Energiczne ćwiczenia. O! To te wszystkie ziemiksy tego. Jezus Maria, no trenuj. Chodź tu. Nie będziesz teraz grał w kosza. To ktoś od waszych simek. O, przepraszam, ale nie pamiętam kto. O, oni się przez to, bo teraz jest ten event, oni się szybciej uczą, nie? Więc musimy to jak najbardziej wykorzystać. Nie. Masz biegać.
Nie wiem, czy nabijemy te 8 godzin. Ale... Jeju, no, to weź może na tym poćwicz. Chodź tu. Chciałbym chociaż mu ten trzeci level nabić. Poboksuj trochę. A nie, chociaż w sumie on może to się liczy. Dobra, to jak tak ci bardzo na tym zależy, to weź... O Jezu, czemu tutaj tak mryga? Ja to powiem wam szczerze, nigdy nie byłam. Wrzucaj do kosza. Rzucę za 2 punkty. Do notario? Może zmieniająca bryza, no domyślam się. O Jezus Maria, tu helikopter jest. O! Ja wiem, że się podniecam nie wiadomo czym, ale... Ja nigdy tu nie byłam w ogóle w tej dzielnicy. Tak w sensie nie eksplorowałam jej, a już na pewno nie byłam na tej siłowni. Dobra, śmierdzisz pewnie, co? No, ale to na szczęście mu się to liczy. Nabijemy mu ten trzeci level. Okej, okay, masz trzeci level. Dobra, to leć do domu, gdzie twoja żona, gdzie twoje dzieci. Znaczy żona, w zasadzie to musieliby się hajsnąć, co nie? Prysznic. W domu weźmiesz prysznic. Ja wiem, że to może niehigieniczne, ale w domu weźmiesz prysznic. Okej. Okay. Kejko. Okej, jesteśmy na miejscu. Z Iris, ona chyba dostała cały czas. Brawo. To ty idź sobie pod prysznic. Weź prysznic. Albo może pomyśl pod prysznicem. To będziesz skupiony? Albo zainspirowany, ale chyba skupiony. Kiciła się moje wstały, kochane. Nie są głodne? Chyba zjadły. Dobrze, się nie opiekujesz, brawo. O nie, ty się przytula, ale ona jest głodna. To proszę jej... A, ona chyba ją nawet idzie zanieść. Proszę... daj jedzenie Łucji. Daj jej... O, nie mam... Aha. A w ogóle jakie ze swoją drogą takie rzeczy tym dzieciom się daje, takie jakieś, nie wiem. Z serem i szynką. Kiciuś, gdzie ty biegniesz? Nie, Niunia. Chodź jeść. Jakie to są słoneczka. O, i tam są kolejne śnieżne kule. Dobra, to ty przede wszystkim mi powiedz, gdzie ty masz pamiętnik. Zostaw go w spokoju. Gdzie ty masz swój pamiętnik? Nie masz? No to... Ładnie, brawo. Chyba, że masz go jakoś tak, nie wiem, znajdź pamiętnik. Biegaj, by oczyścić umysł. Nie... Dobra, oczyść sobie umysł. Ojejku, patrzcie. To jest Sasza w ciąży. Trzeba będzie w ogóle zrobić jakiś takie babski wieczorek. Gdzieś pójść do jakiegoś klubu z samymi dziewczynami. Myślę, że możemy nawet... Chociaż ona idzie jutro do pracy. Ale myślę, że można zrobić jakiś taki babski wieczorek. Mimo wszystko. Powiedzmy, że niedziele są Felicji, a soboty są Skylera na jakiś męski wieczór, chociaż powiem szczerze, że Skyler zna tak dużo facetów, że wow. No ale no dobra, może mieć przecież. No, to ty weź ten prysznic. Co? O nie.
Ej, to powinno przecież tu być. Do jedzenia z wyposażenia. Wychowa... Nie. No nic, dobra, weź wynieś te śmieci. Fajnie to wygląda. Boże, jak ona jest taka słodziutka. Wiesz, ona jest spoko, że on sobie sam radzi, tylko ja nie mam pojęcia, co on robi. Gaworz do siebie. Rób bałagan. O nie. Skyler, przykro mi. Myślę, że ty jesteś raczej surowym ojcem. Na syna to wiadomo, że na syna się raczej krzyczy. I weź to sprzątnij. Dobra, a ja w ogóle swoją drogą, jakim to ten? O, jest raczej bez manier, nie kontroluje emocji, ale jest odpowiedzialny. To jest na plus. Myślę, że mogłabyś się pobawić z bratem, tylko... Weź proszę go... Ją. Wyjmij. Z tego i połóż tutaj. Okej, okay, dobra, może być też tu. A wy... Możesz dodawać brata do... Tak, pewnie. Uciekaj z domu. O. Rozbierz się? Było rozbierz się, obejmij czule. Aha. Myślę, że moglibyście sobie pójść do ogrodu, albo... O, w dużym pokoju potańczyć razem. To najpierw sobie może on do niej niech podejdzie, bo... Chodź, obejmij ją czule. Bo to będzie twoja kochana siostra. Ojejku, syf jest. Sprzątnij. Gdzie są słodziaki? Możesz teraz włącz. Radio dla dzieci i kiwaj się do muzyki, a ty też kiwaj się do muzyki? Więc są dosyć zmęczeni. Dobra. Iris, ty... O, ty jesteś raczej nieodpowiedzialna, ale masz dużo manier, empatii. Przede wszystkim bym chciała, żebyś odrobiła lekcję. A, odrobiłaś. No dobra, to nie mam pytań. No, okej, okay, kici się położą spać. Tak myślę zaraz. Mhm. Kici się zaraz będą kłady spać, tylko jeszcze je trochę wymęczymy. Myślę, że Felicja mogłaby sobie wziąć szybki prysznic. Ulepszać już możesz, to dobrze. Okej, okay, wysyłaj ten szybki prysznic. Trochę jesteś zmęczona, to mnie niepokoi. Więc weź się zdrzemnij jeszcze przez ten czas, kiedy ogarniamy dzieci. A, one są zmęczone. Znaczy, no, on jest zmęczony. Czy możesz mu pomóc z nocniczkiem? Ucz korzystać z nocniczka Feliksa. O, to nie będzie takie proste. Bo się 50 osób produkuje. Dobra, lećcie. Aniunia, cianiunia. Kiwa się do muzyki? Oczywiście kiwa się do muzyki. Zobaczcie, on był wcześniej taki grzeczny. A teraz ona jest taka super grzeczniutka, taka słodka. Jestem ciekawa, jak one będą potem wyglądać. O, póki co są najsłodsze na świecie. Dobra. Potem weź idź spać. Nie w swoim łóżku, czekaj. Idź spać. I nie, też pójdzie spać. Ojejku, nie razem tańczą, to jest takie słodkie. Dobra, też idź spać. A ty, Felicja, już wstawaj. Poradzisz sobie to tam parę godzin raptem. Weź, zmień strój na... Zrobię jakiś taki wyjściowy. Okej. Okay.
możesz sobie na przykład z dziewczyną i pójść do restauracji. O, bo jesteś głodna. To pójdziemy do nowej restauracji molekularnej. To podróżuj. Ta restauracja jest w Newcrest, jeśli się nie mylę. Tak, jest tutaj. Ogród poproci, nawet nie zmieniłam mu nazwy. I my sobie pójdziemy z Małgosią, Saszą, Anną, tak z Penny, Amelią. No Iris nie, bo Iris jest w sumie nastolatką jeszcze, ona by chciała trochę też z dorosłymi pogadać o babskich sprawach. To wszystko? Na pewno wszystkich zaznaczyłam? No, nikogo i tak więcej tu nie mam do zaznaczenia. Więc tak. Dobra. To idziemy. Nie wiem, czy tam ustawiam, jakie one mają mieć strój. Chyba nawet wyjściowy, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że chyba tak. No, to nic, to też spoko. Zobaczę przy okazji, jakie stroje macie im wyjściowe zrobione, bo to rzadko się taka okazja zdarza. Okej, okay. Jesteśmy na miejscu. O Jezus Maria, one są wszystkie w ciąży. Znaczy, no bo w sumie nie wszystkie, nie? Ale zobaczcie, mi się wydaje, że tutaj nie będzie tylko jedno dziecko u Elizy. Pogadamy sobie w sumie chyba już na miejscu. Gdzie byśmy sobie usiadły? Ile nas jest? 3, 6, 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu nie jest, tu niestety nie. Myślę, że tutaj najlepiej będzie. Poprosimy o stolik. I to tak bawi. Bawi, że sobie nawet sprawę nie zdajecie. O, witaj, Mortimer. Jakie to jest słodkie. One wszystkie z takimi brzuchami. A ty co, masz jedzenie przy sobie? Dobra, siadajcie sobie. Czemu one... Aha, one chyba poszły do toalety. No dobra. To ocenimy restaurację. Okej. Ohohoch. Trochę nas tu jest, co nie? Więc tak, myślę, że Krona jest w ciąży, to ciężarne powinny wypić sobie, nie wiem, tak powiem szczerze, że ja nie wiem, co piją kobiety w ciąży, ale nie wiem, sok z lodem, tak podejrzewam, że to by wzięły kobiety w ciąży. Ty jesteś w ciąży, ty jesteś w ciąży i ty jesteś w ciąży, no bo one nie są w ciąży, bo mają dzieci, no dobra. Więc one sobie wezmą to. Teraz powiedzmy, Gosia sobie weźmie to, bo reszta sobie chleje wino, jak nic. I my weźmiemy sobie to. Nawet nie patrzę tak, jak to się nazywa, tylko po prostu, żeby było wino. Przystawki nas nie interesują. Dania główne. No to myślę, że po kolei nawet nie będę patrzyła. Co to jest? Okej, dobra. I to wszystko. Jakie to jest słodkie. Ona jest ładnie ubrana. Ja lubię takie takie stroje. O. Ale że one są wszystkie w ciąży, weź zagaduj. Przyjazne. Chodziłoby mi raczej o coś takiego, jak zapytaj o termin porodu. Coś tu mi się... O. Zapytaj o termin porodu. O, to fajnie, siedzą sobie wszystkie. Jednej nam koleżanki brakuje. No Iris w sumie mogła z nami iść, ale myślę, że też się nie chce ze starymi babami cały czas szlajać.
Jeśli to... O Jezus Maria, narysuję sobie. Dobra. Nie, kto tu jeszcze jest w ciąży? Eliza i nie czuje się za dobrze. Może ona rodzi teraz, w tym momencie. Tak sobie pomyślałam, że w sumie... Bardzo nieswoja. Szkoda, że się nie dowiadujemy, jaki jest termin porodu, nie? Że tak zadajemy pytanie tak w zasadzie w próżnię. Dobra, coś tu jeszcze... O, jeszcze Saszę chcieliśmy spytać. O, zapytamy o termin porodu. No i tutaj przyjazne, możesz sobie... Ożywiona rozmowa. Oj, nie tu, tylko poplotkuj. O, żarcie przyszło. I okaż podziw. Czy możesz tak sobie załatwić wszystko i zrobić wszystkiemu? Zrób zdjęcie potrawy. Zrób zdjęcie potrawy. Podejrzewam, że możesz zrobić tylko swojej. A to wygląda tak dziwnie? Możesz robić zdjęcia tych wszystkich potraw? Nie, bo one to zdążą zjeść. Stop. Którym już zrobiłaś? Mamy tak. Mamy... To jest to nasze. To jest artystyczne rybne trio. Aha. No dobra. To teraz robimy... To. 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 O, teraz to się odsłoniło. To. I to. Jesteś w stanie zrobić te zdjęcia? Nie. Tak te machnęliśmy, bo one obok nas siedziały. Ale nawet tego nie jesteśmy w stanie zrobić? No to zjedz i naucz się przyrządzać. No nic. Nie umiemy to... To nie. Może to tak jest niegrzeczne w sumie podejść i im cykać zdjęcia. Chociaż się cieszę, że mamy to, bo to mi się bardzo podoba. Dobra, fajnie. Fajny właśnie taki babski wieczorek przy jedzeniu. Też jakby im się przyjaźń nieco polepszy. Ze wszystkimi się przyjaźni? Tak, z tego co mi się wydaje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 4, 5, 6. Coś jest nie tak. Z tobą się przyjaźni. Z tobą się przyjaźni. Z tobą się przyjaźni. Jestem ślepa. Ja nie ogarniam. Czy z Elizą? Tak. Czy z Anną? Tak. Czy z Luną? Tak. A no, przecież ich jest 6, a my jesteśmy 7. Dobra, koniec liczenia. Dobra, zjedz i kończymy dzisiejszy odcinek, bo jak zwykle wolnęłam przypał taki, gaffę. Dobra, wypite, proszę zjeść. No faktycznie się zrobił wieczorek. Ale właśnie fajnie, że jest jakaś tam molekularna. Ja wam już chyba... Kto w ogóle tu pracuje na kuchni? Bo to widzę, że sami tacy simowie, którzy powstali tutaj wbrew mojej woli. No, także zjedz. I myślę, że będziemy kończyć ten odcinek.
Nawet tutaj w tym momencie możemy skończyć. Ja ją, jak ona zje, to wrócę do domu. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do oceniania, komentowania, subskrybowania. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro. Właśnie w tym organizacyjnym, jak to w poniedziałki bywa, bo podejrzewam, że tak te poniedziałki właśnie pozostaną. Także do zobaczenia jutro. Na razie. Cześć.